Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj troszeczkę nietypowo, bo na pontonie, ale nie na wodzie. Wczoraj w nocy miałem testy oświetlenia, testowałem oświetlenie wewnętrzne LED-owe. Testowałem też swój nowy szperacz, ponieważ dołożyłem tutaj do tego silnika ładowanie. Dopiero teraz po roku, no bo nie wiedziałem, że taka opcja jest. Dołożyłem ładowanie, wszystko świetnie się sprawdziło. Jak już będziemy nad wodą, na rybach, już niedługo sezon startuje, więc wtedy na pewno coś tam powiem więcej, pokażę, jak to wszystko jest porobione, ale ładowanie jest, oświetlenie jest, udało się. Na moim Instagramie będziecie mogli, już możecie zobaczyć, jak to wyszło, jak to świeci, no i jak to wszystko działa, a wyszło naprawdę kozacko. No co, dzisiaj losowanie konkursu, już mam tutaj wszystko przygotowane, tylko jest wiatr, więc na razie schowałem, żeby te losy nie wywiały, bo będzie losowanie tradycyjne z kartek, tak jak chcieliście w ankiecie, głosowaliście, że jesteście za takim głosowaniem, ale najpierw, zanim losowanie, to chciałbym się pochwalić prezencikiem odpleciony od Majkiego. Zajebista skrzyneczka swoją drogą, nawet sam myślałem, żeby sobie taką sprawić, ale Majki mnie uprzedził, bo pleciona wysłała mi w prezencie na zajączka taką skrzyneczkę. Wesołych świąt Majki. Piąteczka, panowie, jeszcze raz wielkie dzięki. No może wszystkiego wam tutaj nie będę zdradzał, co tu jest, ale pokażę wam tutaj najciekawszy boksik, jaki tutaj jest w tym pudełeczku. Zarąbiste okulary hype'a. Jeszcze wam zrobię przebitkę, zrobię wam zbliżenie na te okulary. Ale co jest fajnym bajerem w tych okularach, to paseczek neoprenowy na szyję, dzięki czemu już nigdy swoich okularów nie zgubię, nie utopię. Wiecie, jak to jest, okulary są na głowie, często coś się poprawia, coś się zagląda, czy nawet kładzie się zestaw do wody i potrafię te okulary często sobie zanurkować. Okularki zarąbiste na pewno się sprawdzą, super w nich widać. Nie wiem, jak w nich wyglądam, to już sobie sami ocenicie, ale na sezon, w sam raz akurat, mega, mega opcja. Poza tym jest tu mnóstwo przynęt, na szczupaka, na bolenia, na sandacza, na okonia. Na pewno te przynęty będą testowane, na pewno będziecie te przynęty widzieć, jak nimi łowię na filmie, bo będę też wczesną wiosną coś próbował za szczupakiem poganiać troszeczkę, może nawet na Mazurach. No i na pewno jak sezon sumowy się kończy, czyli standardowo wypływamy za szczupakiem, za okoniem jesienią, także na pewno będą te przynęty testowane. Dobra, to co, przejdźmy do losowania. Straszny wiatr, tam widzicie po flagach. Mam nadzieję, że tego wiatru tak tutaj w mikrofonie nie słychać. Dobra, słuchajcie, no to czas na losowanie. Poprawiłem sobie tutaj mikrofon. Mam nadzieję, że już teraz nie słychać tego wiatru tak w tym mikrofonie. I losujemy. Żeby tylko nam te losy nie uciekły, nie wywiały. Chcieliście losowanie, tak przynajmniej głosowaliście w ankiecie. Tradycyjnie z kartek, z kuli, co prawda może nie jest to kula typowa, ale przezroczysta, wszystko widać. Kilkadziesiąt losów, kilkadziesiąt osób brało udział w konkursie. No i co? Losujemy. Żeby nie było, że patrzę. Powiedzmy, a że ten los. Mordeczki. Mateusz Kaniewski. Gratulacje, mordeczko. Nie wiem, czy widać. Mam nadzieję, że widać, żeby nie było. Odezwij się, mordeczko, najlepiej jak najszybciej, wiadomości prywatnej, podaj swoje wszystkie niezbędne dane, adres, po prostu dane do wysyłki. Echosondę mam już spakowaną, więc jak najszybciej postaram się ją wysłać. Oczywiście też daj znać na swoich mediach i też mi możesz dać znać w wiadomości prywatnej, czy paczka przyszła, czy wszystko jest ok. Za obsługę, mordeczko, dorzucam ci jeszcze 500 metrów plecionki Hype'a 0,50 niebieskiej, tej samej, którą nawijałem sobie na ten sezon na swoje kołowrotki, bo jednak troszkę losowanie się przeciągło, trochę się w czasie obsunęło. A i słuchajcie, na pewno myślę, że w czerwcu zrobię jeszcze raz kolejne losowanie, może nie aż tak grube jak teraz, bo żona mnie ochrzaniła, że daje takie rzeczy, takie drogie sprzęty na losowanie, ale czego się nie robi dla kanału, czego nie robi się dla widzów. Na pewno w czerwcu jakiś konkursik zrobię, w czerwiec, lipiec zobaczymy, jeśli będę miał jakieś fajne rzeczy, bo jak nie będę miał jakichś fajnych rzeczy, to też bez sensu, żebym robił jakiś tam sztuczny konkurs z czapką na przykład, nie? Zobaczymy. Jeśli jakieś tam fajne graty się znajdą, to zrobię losowanie, także śledźcie kanał.
żeby być na bieżąco, mordeczki. No i co? Myślę, że już widzimy się w sezonie. Sezon za miesiąc z hakiem startuje, więc oczywiście mam już zaplanowane miejsce, datę. Oczywiście 1 czerwca, od 1 czerwca siadamy na jakiejś dużej rzece. Nie chcę na razie zdradzać tutaj. Ja już wiem gdzie, ale nie chcę Wam jeszcze tego zdradzać tutaj. Także śledźcie kanał na bieżąco i czekajcie na filmy, bo w tym roku trochę tych filmów z naszych sumowych wyjazdów się pojawi. Pozdrawiam. Trzymajcie się.